Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. My już spakowani. Wszystko do nowego sezonu przygotowane. Pościel wyprana. Dodatkowo mamusia zrobiła spaghetti na wyjazd, także zabieramy. To znaczy mamusia, czyli ja. A teraz szykowanie, zapinanie i jedziemy. Kierunek zlot zimowy Bałtów, świętokrzyskie. Szwajcaria Bałtowska. O! Wyskoczyło? Oczywiście. Jestem w szoku. Trzy trasy. Wybieram sobie najkrótszą, bo jeszcze musimy umyć samochód. Signik zakupiliśmy na licencji, więc możemy sobie wybrać auto, ograniczenia wysokościowe, ciężarowe, jeżeli chodzi o masę, o długość, o wysokość, o szerokość. Wyjechaliśmy nim do Albanii, więc mapy się dość mocno pokrywają z mapami z Google. Tyle, że wybierają fajniejsze trasy. Teraz moja żona za chwilę siądzie sobie obok mnie jako mój pilot i zrobi tak, żeby to było mniejsze, a żeby nam się grało. To tak jak w Androidzie, zaraz podzielimy ekran. Ja już jestem wiekowy, więc ja już tam... Wiekowy. Dobra, widzimy się w Szwajcarii albo może na myciu samochodu. Ferdek potrzebuje kąpieli przedsezonowej. Buźka. Już prawie na miejscu, także witamy się z Wami z Bałtowa. Poprzednio znów był tam. A teraz idziemy tam. W drugą stronę. Tutaj byśmy mogli nie wyjechać, jak już byśmy tak stanęli. Nie ma żadnych oznaczeń, że na zwrot w tą stronę, czy coś takiego. Nie widziałam żadnych oznaczeń. Ale my wiemy, bo my już zabłądziliśmy i wracaliśmy. I się odnaleźliśmy właśnie, także już wiemy, gdzie to jest. No, kompleks spory. Lodowisko. Chyba tak. Gorzej jak się okaże, że to nie tutaj i nie ta droga, tylko ta druga. Nie jest. Tu jest dokręca. Ale kręca. O, tu. No i mamy pierwszą pozimową awarię. Włączyliśmy pompkę i okazało się, że... Te pompy są załączone? Nie. To załącz. Na pewno? Tak. I okazało się, że mamy całą łazienkę w wodzie. Spadł wąż pompki od spuczki i lało się za spuczką i zanim się zorientowaliśmy... Załączyłaś? Tak. No. Wypukało przynajmniej wszystko z każdych zakamarków. Musimy się też przestawić bliżej tego kampera, bo nam kazali. Mamy być ciasno. No teraz już jesteśmy bardzo ciasno. Już ciaśniej się chyba nie dało. Przyszedł, tylko żeby być bliżej siebie, więc chodź się przytulić. Mamy być bliżej, bo w kupie siła i w kupie cieplej, a jest jeszcze zimno. Trochę nas upakowali jak sardyny, ale... No tylko tak, więc był plan na namiot. I namiotu nie będzie, bo przed naszym kamperem też pewnie będzie z metr odstępu, tak żeby tylko drzwi otworzyć. Troszkę to nie przyjdzie. Opanowaliśmy powódź w łazience. A jak tam powódź w kasecie? Bo wpadło pierw do łazienki, a to co się nie mieściło w łazience, przelało się do kasety w dół. Nie, kaseta jest niżej, więc lało się do kaseta, po prostu do podłogi wlało się tyle, co tam, taka, o takie plum. To tam, a plum? A co było w kasecie? Jak tam nie było plum? Nie chcesz wiedzieć. W kasecie było tyle, że spokojnie bym się mogła nogi umyć. No powiem Ci, że tam to bym się mogła spokojnie wykąpać, także no to zależy ile kto wody potrzebuje, na co. Otwarta jest kaseta? Tak. To sobie zobaczymy. A powiedz mi, czy tu jest jakiś super zawór, żeby nam kamper nie zgnił? Nie, ale co? Nie, ale to jest plastik. To jak ci plastik zgnie? No, ale tu jest taka uszczelka nieporadna, może tam wpadło w środek? To wypłynęło dołem. Czy jednym słowem mówiąc, Misia musi przyjść ze ścierką i to zetrzeć. Nie, nie, nie.
dzieci się bawią. Żeby nie być gołosłownym, pokażę wam, że naprawdę... O, tutaj wysuszymy trochę. Otworzymy drzwi, zostawimy otwarte. Mamy taki super patent. Pochwalimy się, poczekajcie. Nasza smyczka plus do tego wstążka od jakiejś lalki i nasze drzwi się trzymają. Patrzcie, jak czysto. Opłacała się ta powódź. Ogarnijmy się, wypijemy sobie kawkę i pójdziemy zobaczyć, co tu można zobaczyć. My już z lodu rozpoczęliśmy. Trochę znajomości nowych mamy, a teraz wam pokażę pokrótce, jak to wygląda. Tu za mną jest nasz ferdek, a tutaj cały zlot. I teraz tak, tu mamy łyżwy, tam mamy stoki, jest restauracja, więc naprawdę można sobie tu pospacerować. Są różne atrakcje, muzyczka, disco dance. A poza tym bardzo fajna wioska. Przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Pokażę wam, jak to wygląda z drogi. Taka turystyczna wioska. Wszystko w jednym miejscu. Ciekawe miejsce. Tutaj pamiątki. Wypożyczalnie. No i mamy stok tuż pod kamperami. I to jest jeden stok chyba z trzech, a raczej tam. Tam jest jedna odnoga i tam jest jeszcze jeden. Całkiem miło i przyjemnie. Tam dalej jest kompleks, ten Jura Park, na którym byliśmy przy poprzednim zlocie w Bałtowie. Czuć święta. Chciałabym wam powiedzieć, że na tym zlocie jest taki fajny konkurs, który nazywa się konkurs najlepszej karawaningowej czy zlotowej nalewki. I tutaj mój małżonek próbuje, testuje, by określić, czy jury, które wybierze tą najlepszą nalewkę, miało rację, a razem z nim nasi sąsiedzi. Będzie się działo jeszcze parę godzin. Może rozłożymy nasz domek, jak znajdziemy trochę miejsca, bo na razie dość ciasno. Akcja przecionek trwa, rozkładamy imprezowy domek. Mąż popróbował nalewek, udzielił mu się imprezowy klimat. Rozkładamy dom. Ale będziemy mieli chyba jako jedyni uściskali wszystkich, a my się tak trochę samowolnie rozłożyliśmy, ale tam i tak by nikt nie wjechał, chyba że jakąś bardzo wąską przyczepą. Zrobiliśmy małą samowolkę i rozkładamy dom. Nie będę was wynosić, bo i tak niewiele zobaczycie, ale zobaczcie. Impreza się rozkręca, barwiemy. Widzimy się jutro. Witam was w nowym dniu, a my z samego rana od razu las i na dwór. Bo zaczął wiać tak silny wiatr, że trzeba naszą chałupkę zwijać. Zwijamy się, a raczej nasz domek. Kto się zwija, to się zwija. I złożone. Nawet nam szybko poszło. Powiem wam, że każdy raz kolejny jest szybszy. Patrzcie, nie było zbyt dobrej imprezy, skoro alkohol został. Nie miał kto pić. Wiesz, ile złożyliśmy domek? W 7 minut. A rozkładaliśmy wy? Patrzcie, jak dobrze, że zabieram zawsze swoją skrzyneczkę damskich przyborników mechanicznych. Nawet moja wiertareczka się przydała. Dziękuję. Niepotrzebna już? Już nie. Widzicie? Zestaw wierteł plus wkrętarka plus jeszcze nieoceniona różowa skrzynka i mamy pełny zestaw mechanika, zawsze w kamperze. Tak dla wyjaśnienia to wam powiem, o co chodzi. Uwaga, tutaj jest taka reklama, która zaczęła podczas wiatru się odrywać i muszą ją przyczepić, żeby nie pukła w kampera, bo jest dość blisko. Stanie tak blisko jakichś ścian, reklam, czasami może być niebezpieczne. Ale wieje strasznie.
Telefonista. Tak. Wieje. I dmucha. Jak się czujesz po wczorajszym? Bardzo dobrze. Nic ci nie dolega? Nic. Ale całą noc przespałeś. Nawet nie wiesz kiedy. Nie no, budziłem się w nocy, trzy na przykryć. Jak syn do ciebie mówi, tato, dasz mi pić, a ty mówisz do syna naszego, Szymuś, z rana, śpi dziecko. No, czyli dam mu, ale rano. Tak? Mamy pół godziny na telefonie, bajki. I zaraz sobie gdzieś może pójdziemy przez zwierząt się. Może. Zwierzątek, podobno są zwierzątka, tak. Do zwierzyńca. Właśnie dostaliśmy prezent, zapukał do nas pan i dał nam, co to jest, Zuzia? Blankowiczka. Do czego? Do klina. Do klina. Aha, pokażesz nam tą rękawiczkę. O, tutaj ma taką gumę, żeby się człowiek nie poparzył. Całkiem fajna. To będzie kiełbaska. No, przekręć teraz kiełbaskę rękawiczką. No mniej więcej tak będzie w praktyce małżonek obsługiwał rękawiczkę. Tak. Poza tym chciałabym zjeść śniadanie. Co mi proponujesz? Spaghetti, które zrobisz ty. No i tak mi mąż zrobił spaghetti, tak się najadłam, takie było smaczne, że sobie muszę iść zrobić sama. Ech. O, cześć. Bardzo dobrze, zapraszam. No to my też idziemy, ale potrzebujemy 10 minut na ubranie. Dobra, to idziemy. Idziemy na spacer. Idziemy na spacer, co sąsiedzi nas namówili. Także widzimy się na spacerku. Jak widać, dopiero życie się budzi. Moja córka też się dopiero przebudza. Idziemy do zwierzątek. Idę mi dać pies. Patrzcie, jak blisko jest tutaj stok. Parę kroków i już jesteśmy. Przygotowany, uklepany, świeży. Do połowy nocy armatki działały, naśnieżały, żeby dzisiaj ludzie mogli skorzystać. Daj 2 złote, kupiłem pokarm dla ptaszków. Gdzie to ten pieniądz się schował? A to ten, co ja wrzuciłem? No. Już, spokojnie. Czekaj, mam, znalazłam. To oddaj. No, co to jest? Czekaj. Zuzuś, tu wrzuć. To jest jeszcze, masz złotówkę, to Zuzuś. Jeszcze ten mały. Czekaj, Zuzanko, już tobie tu kupimy ziarenko. Nie, mam. Nie szukaj, Mara. Mam. Bo jeszcze niewiele mam. Przed chwilą jej właśnie wrzuciłem drobne. Opa. Patrzcie, jak dobrzy sąsiedzi. Nawet 2 złote od razu wyciągają, dają bez zastanowienia. Nie wiedzą, gdzie mieszkamy, nie wiedzą, czy oddamy. Jeszcze wszystkie zwierzątka śpią, siedzą u siebie w kurniczkach. O, pięknie. Zusia, tylko żebyś potem wyjęła tą rączkę, jak tam sadzisz. No zobacz, jak kurka je. Silka. Sypnęłaś już, Zuzanko? To dalej innym ptaszkom jeszcze rzucimy troszkę. Chodźmy dalej. Musi być tu naprawdę ładnie w lato, jak te wszystkie drzewka są zielone. Nawet orczyk mają taki maluśki dla dzieci. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest taki piękny paw. To jest paw indyjski. Nawet kaczuszki przyszły zjeść troszkę. Mógłby się rozłożyć. O kurczę. Ale ładne. Thank you.
Patrzcie, jaki maluch uczy się na nartach śmigać. Halo, daj. Aga, chodź, Tomek. Dobre, co tam? Papuga. Nie karmić prapug. Okej. Okay. No przez szyby ciężko. I tam mają też wybieg. No. U góry. No. Wow! O! Tak, to mało stabilne. Niżej. Cześć, Usiłku. I chodź. Chcesz jeszcze kurki nakarmić? Ja. Taki mały. Puchacz zwyczajny. Gdzie ten puchacz? A tutaj jest puchacz bengalski. Zestresowałam ją. Idę, bo się zestresowała, biedna. A, popatrzcie. One tutaj po takich tunelach sobie chodzą. Ogrodzenie pod napięciem. Dobrze, że nie złapałam rękami, bo bym miała. Miałbyś rosół z palonej żony, obkopconej. No, ale bym klepał schabowe wtedy. Skunks. Skunks, zwyczajny, nie czuć. Jeszcze raz pomachaj. Tak, żeby nasi widzowie widzieli, że nie czuć. Że nie czuć, nie. Wąknij, machnij się. O, i tu jeszcze jest jeden jakiś zwierz. Ostrono z rudy. Ale się chyba schował, w domku pewnie siedzi. Kurczę, tylko wszystko pod napięciem, biedne zwierzęta. Nawet nie mogą podejść do siatki, bo ich dziabnia. Ja wiem, że to po to, żeby nie wychodziły. Ale to tak mało humanitarnie. Takie tu ściutkie, dorodne. To nie jest pod napięciem. Chyba nie. Nie widzę psów. No, a zobacz, jaka ładna. Ale nie. Brawo! Nie jest strasznie. Pogoda się psuje. Trochę się człowiek rozrusza. Nic, to kąpelnik, kąpelnik. Ale ciągle czekam na to spaghetti od żony. A, no, nie doczekaliśmy się spaghetti, bo sąsiedzi zaprosili na spacer, to... Co to jest, baran? O, jakie malutkie koźlątka. Czemuś też chcesz? Osiołek! Nie mamy marchewek. Tamten osiołek to był osiołek na wygnaniu. A tutaj są inne osiołki. Pewnie się nie dogadują, dlatego... I teraz jedna z ładniejszych kaczek. Kaczka mandarynka. Zobaczcie sami, jak ma. Mocno musisz tak daleko. One idą. Tak musisz, siu, przez barierę. O tak. Zuzia już zmarzła. Zaraz idziemy do kampera. No, jest dość zimno, także nic dziwnego. O, i teraz wam pokażę plan. Bardzo ładne miejsce, naprawdę. Chodźcie, idziemy coś zjeść. Kominek. Aha, bo tutaj się samemu nakłada.
To idziemy z tamtej strony. Pojedliśmy. Tylko Zuzia zbuntowała się i nie chciała nic. Nawet racuszka. Zuzia, idziemy. Chodź, nakładamy czapkę i idziemy na dwór. Daj rączkę. Idziemy do tatusia. O właśnie, pokażę wam, bo to tylko na zdjęciach możecie zobaczyć na naszym tam Instagramie czy Facebooku, ale tutaj wczoraj była imprezka. Paliły się wszystkie te ogrzewacze, plus do tego trzy ogniska. Było karaoke. Całkiem fajnie, bo troszkę tak w oddali od kamperów, ale i tak było słychać. Biesiadę. A i prądu nie ma, powiem wam. W restauracji też nie było, ale włączyli agregat. Daj rączkę, bo tu jest. Zobacz, jesteśmy na drodze. O, jak wieje. I teraz tak, patrzymy w lewo, w prawo, w lewo i przechodzimy. Szybko, 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 szybko. No ale idź, pogłasz, zobacz jakie ma pazury. A to ich dinozaur. Uważaj, nie przewróć się. Nie jest? Ale zobacz jaki ma łańcuch, żeby nie uciekł. Kamień? Dobrze, chodź do kampera już, bo zimno. Idziemy napić się czegoś ciepłego, chodź. No, konkretnie chyba coś było. Jakiś rajd. A ja jeszcze wam pokażę, bo zaraz za kamperem mamy wypożyczalnię kajaków. I to jest przemyślany punkt, bo zaraz za kajakami jest rzeka. Trochę poziom się jej podniósł. Zaraz zobaczę, czy mam możliwość przejścia tam do tyłu. Zobaczymy, jaki jest nurt. I zobaczcie, tu jest mały nurt i woda jest czysta. A tam jest duży i już jest bagnista. No ale pewnie przez to się fajnie na tych kajakach pływa, bo jest prędkość. Ale zimno. Dobra, lecimy do kampera napić się ciepłej herbatki, bo zmarzliśmy. 2 godzinki spacerku i człowiek przemarzł. Mamusia sobie wlała soczku. Dzieciaczki się bawią. Tatuś odsypia wczorajszy wieczór. Co to tu robi? Odsypia wczorajszy wieczór. Ty usnęłabyś w takiej sytuacji? Dobra, no może pokaż jak to wygląda. Jak można tak odsypiać? No to zamknięte masz oczy? Zamknięte. Leżysz tyłem do mnie, leżysz. Pokazujesz lędźwia. Seksowne. Pokazujesz, no seksowne. Kusisz, kusisz, chłopie. Co tam jest? No. Miałam iść do sąsiadki napić się z nią tego martini, ale stwierdziłam, że przejście w takie zimno, 3 kampery dalej spowodowało luz. Nieprawda. Nieprawda, nie mam numer. W ogóle to chciałabym powiedzieć, że nie mam sieci w telefonie, zaraz wam pokażę. W ogóle brak jakichkolwiek zasięgów. Nie ma tutaj zasięgu, nie ma tu internetu, coś się popsuło od czasu, kiedy brakło prądu z rana i tak do tej pory. Także jesteśmy odcięci od mediów i nie mam jak do sąsiadki napisać. Szalona, wpadaj na drinka. Męża, może ty się ze mną napijesz? Nie, dziękuję. Mężu, ale chodź, no nie tak tyłem do kamery, tak od dupy strony. Ja się brzydzę alkoholem. Tatusiu, czy ty odpoczywasz? Relaks, relaks. Mamy relaks. Tylko mamusia potrafi się w takich warunkach zrelaksować. Spaghetti byś mi zrobiła. Jeszcze mam mu obiad robić. Nie zasłużyłeś, chrapałeś całą noc, koniec.